To zacznę od tego, co jest właściwie na początku książki i co ja, kiedy usłyszałam historię Basi, kiedy pisałam ją po tym, jak mi opowiadała, to jako pierwsze przyszło mi na myśl, że to musi, od tego musi się zacząć, bo tak zaczyna się każda przygoda Basi tak naprawdę. Otwieram oczy i czekam. Czekam to chyba moje ulubione słowo, odkąd wyprowadziłam się z domu. Od 8 lat codziennie rano zawsze czekam, zawsze najpierw czekam na osobę, która do mnie przyjdzie. Bez niej nie polecę, nie wystartuję, ani nawet nie pomyślę o przymierzeniu się do startu. Więc czekam. Basiu, inne znajome ci hasło, które też już jest takie, nie wiem, lata między nami, jest takie skrzydlate, to jest 85% niepełnosprawności Basi Turek oznacza 100% zależności od drugiego człowieka. I skoro mamy zacząć tę historię, to co właściwie się stało, że ty jesteś na wózku? Dlaczego jesteś na wózku? Jestem na wózku z powodu dwukrotnego błędu lekarskiego, właściwie to trzykrotnego, bo został też źle odebrany poród dzięki temu zawdzięczam ten swój tron, na którym mogę się dzisiaj poruszać. No i po prostu tak, porażenie mózgowe wzięło się stąd, że w czasie porodu doszło do niedotlenienia mózgu i to spowodowało, że jako taki maluszek dostałam wylewu, no i usiadłam sobie na wózku. Potem po drodze dwukrotnie próbowano to jakoś uratować i okazało się, że ten ratunek wcale nie był ratunkiem i mam wszędzie miejsce siedzące dzisiaj tym samym. No tak. Mieszkasz sama, właśnie, bo chyba nie wiem, czy wspomniałam o tym, że Basia mieszka od jakiegoś czasu sama, od dłuższego już czasu właściwie. Od roku mieszkasz sama, ale od już ilu lat mieszkasz bez takiej stałej opieki, powiedzmy, nie w domu rodzinnym? Tak naprawdę od 9 lat, w tym roku minęło dokładnie 9,5 już prawie roku, odkąd jakby zadecydowałam o tym, że chcę spróbować bardziej normalnego i takiego swojego życia i byłam taka ciekawa tego, co się wydarzy za tym. Czy ja wiem, czy byłam taka ciekawa, po prostu tak się poukładały pewne okoliczności, które kopnęły mnie w tak zwany zad, to się najwyżej wytnie, i które powiedziały mi po prostu idź i wyjdź. I rusz się i nie patrz na to, że jesteś uziemiona w jednym miejscu. Mam dla ciebie o wiele więcej, powiedział ten na górze i myślę, że to wypełnił i wypełnia wciąż. Okej, a z takich praktycznych rzeczy, to jak wygląda twój dzień? No jutro, dzisiaj było szalony dzień, bo musiałem się przygotować, żeby przyjść tutaj, jesteś na tym spotkaniu, ale jutro jest środa. I jak wygląda taka twoja typowa środa, kiedy Barbara Turek otwiera oczy i właśnie i czeka? I co się dzieje dalej? Ja myślę, że żaden z tych dni nie jest tak naprawdę typowy, dlatego nie jest typowy, że tak naprawdę wszystkie te czynności, które dzisiaj większość z was zrobiła sama, albo właściwie poza Becią, która tutaj gdzieś jest też na wózku na widowni, pewnie ona też nie zrobiła tego sama, więc 99% z was dzisiaj zrobiło to samo, w sensie sami wstaliście, sami się ubraliście, sami wyszliście do pracy i sami pobiegliście dalej. Mnie to bardzo porusza, bo to akurat były porównania Dominiki, kiedy tworzyłyśmy książkę i kiedy czytałam potem rozdział po rozdziale, to ten szczególnie pierwszy rozdział mi pokazał coś takiego, myślę, nowego, że no tak, ludzie normalnie to biorą prysznic, wsadzają kawę do kubka termicznego, biegną na przystanek, zastanawiają się, co zrobić, żeby szybciej się skończyła robota i tak dalej, i tak dalej. A u mnie rzeczywiście to jest czekanie i ja już się do tego trochę przyzwyczaiłam. I wiem, że wszyscy ci, którzy pożyczają mi swoich rąk, nóg i wszystkiego, co tylko mogą, też się do tego przyzwyczaili, że tak jest, że no ja po prostu czekam. Więc ten dzień bardzo mocno symbolizuje to czekanie. Ale zazwyczaj nie jest tak, że długo czekam. No chyba, że ktoś akurat zaśpi. To jest moje w ogóle ulubione. Jak ktoś mi mówi, ja tak będę za godzinkę, nie? A poziom moczu wyżej oczu.
To jest też takie dość trudne, ale jak już się doczekam, to potem wstaję. Natomiast chciałabym jeszcze chwilę wam opowiedzieć o tym, co robi Barbara Turek, kiedy czeka. Bo ostatnio odkryłam, że nigdzie o tym właściwie nie powiedziałam, co robi Basia Turek, kiedy czeka. To modli się rano. Tak staram się zaczynać każdy swój dzień, żeby się modlić rano, a co się dzieje wtedy, kiedy poziom moczu wyżej oczu i trzeba się pomodlić, to jest tak zwany święty przycisk na YouTubie Play. Bardzo polecam tę metodę w ogóle. W sensie, że jak już się nie możesz pomodlić w żaden sposób, to nie wiem, czy wypada u jezuitów reklamować taki kanał, ale jednak bądźmy za ekumenizmem w kościele. Kanał dominikanie.pl bardzo mi towarzyszy, jest pomocny o porangu, a szczególnie seria Nowych Chwał. I mam nawet takie swoje powiedzenie, że kiedy poziom moczu wyżej oczu, to poranki pełne łaski. I tak naprawdę jest, że ja po prostu usiłuję się czymś rano zająć, żeby się nie zysikać po prostu. I na to mam absolutnie różne metody. Nie ma tutaj, rozejrzałam się, nie ma tutaj nikogo, kto czasem odbiera mój telefon rano, kiedy jedzie do pracy. I ja mówię, cześć, wiesz, chciałam z tobą porozmawiać, a słyszę po drugiej stronie, co, nikt nie przyszedł i cię jeszcze nie wysikał. No, tylko nie mów nic śmiesznego, błagam. No więc czasem to jest tak, że to czekanie na sikanie, o jak dzwonek. Czekanie na sikanie się przedłuża, ale kiedy czekanie na sikanie się nie przedłuża, kiedy wszystko jest według normalnego trybu, to po prostu ktoś przychodzi, nie ktoś, tylko kobieta. Uściślimy to, bo potem po spotkaniach ktoś do mnie dzwonił, słuchaj, ja skończyłem kurs pielęgniarza, chciałbym cię kąpać, panowie? Nie. Po ślubie? Tak. Uszanujmy to. Natomiast to nie są panowie, to są kobiety. No i ubieramy się, zjadamy śniadanie. Teraz od jakiegoś czasu jest prościej, bo jestem na diecie pudełkowej, więc przynajmniej wiem, co mogę zjeść rano. I potem tak naprawdę to zależy od tego, czy jestem dłużej w Krakowie, czy też mnie nie ma. Jak mnie nie ma, bo generalnie życie spędzam na podróżowaniu, pewnie zaraz o tym powiemy. Jak mnie nie ma i wracam po długich podróżach, tak na przykład teraz, to próbuję znaleźć czas na zaległe spotkania i znaleźć czas na to, żeby po prostu posiedzieć w domu w ciszy i spokoju. Wbrew pozorom trochę mi tego czasem brakuje i czuję się, nie wiem czy kojarzycie ten odcinek Kutów z Bronxu, jeden z najnowszych, kiedy te koce tam przychodzą i mówią, kurowo chodź! I ta kurowa mówi, po co one tu przylazły? Ja czasami przeżywam coś takiego u siebie w domu. W sensie, jak to jest możliwe, że znowu ktoś puka do tych drzwi, a z drugiej strony to jest ogromna radość, że ktoś puka i to się wszystko tak miesza. Więc jak nic nie robię, to się włóczę po Krakowie. Na pewno takim stałym punktem jest Eucharystia. Najczęściej można mnie spotkać u dominikanów na 12 razem z braćmi. No potem to zależy, jak się ułoży. Na przykład dzisiaj spotkałam człowieka na 12 i okazało się, że ten człowiek ma czas. I Pan Bóg mnie mocno obdarował, ponieważ trzeba mi było odprać wszystkie bety, wyprasować koszulki, które były bardzo pamiętne i pomóc się zdecydować na to, jaką szmatkę dzisiaj założyć. To było w ogóle bardzo trudne, ale ten człowiek miał aż 2 godziny. Więc dzięki temu na przykład dzisiaj zrobiłam pranie i posprzątał mi się dom. I tak naprawdę każdy z tych dni wygląda inaczej. Są też dni, kiedy jestem tam sama bardzo długo i czasem też bywa trudno, kiedy jestem sama bardzo długo i kiedy się orientuję, o rzecz, kurczę, nie ma człowieka, a jest 14, a sikałam o 7.30. To ja przepraszam, bo to sikanie to taki trochę temat przewodni może być tego tematu. Ale tak, jakbym ktoś się pytał, o co najbardziej walczę w życiu, to o skorzystanie z toalety i o zjedzenie posiłku o odpowiedniej porze i o sen. To są 3 rzeczy, o które walczę w życiu.